proszę Państwa, tak chodzi lot bocianów. Tam są bociany, a z boku jest trochę Budapesztu. Widzicie? Tak chodzą moje bocianki. Nagrywam, bo nie zawsze się udaje to złapać, ale dzisiaj nagrywam. Aż pobiegłem specjalnie po telefon, żeby pokazać, a tam chodzi z 15 brata Budapesztu. Z boku, nie wiem, czy to będzie widać na telefonie, ale no dobra, to tylko tyle, ale się zgrzałem. Brat przyjechał, idę, zgonię i ja oczywiście, co nie, idę, wyganiam, a tu trzy loty plus luzem, ciężko to będzie zgrać. Trzeba to często ganiać, będę chociaż ze trzy razy dziennie ganiał. Idę ganiać. No, dzisiaj jego ładnie wyszły, nawet w jednej kupie. No, trening czyni mistrza. Jeszcze z miesiąc i będą się trzymać razem. Aż wszedł na ten, na budę. Zaraz wam go przybliżę. Tak się gania. A gdzie te moje? Ja mówię, tak trzy dni super chodziły. Na koniec filmu wam pokażę, gdzie były raz, a teraz wczoraj słabo i dzisiaj jeszcze słabiej. O, jest blowinderka przyniesiona. Leniwa, ale nie głupia. Nigdzie nie siada. No, dzisiaj słabo. Nie ma tych obrotów, coś. Nic nie zmieniałem właściwie, a mówię, na tych gołębiach to można naprawdę nerwy stracić i osiwieć. No i idą, ale bez wysokości, tak ten ogon się ciągnie. No, zupełnie tak jakoś te dwa dni, wczoraj, dzisiaj słabo, nie wiem. A trzy dni normalnie wariowały, tutaj pokaz odstawiały, jak chodziły. No. I one tam oczywiście same sobie. No dobra, a gdzie te jego? Schodzą już. Nie wiem, czy to przez to, że ostatnie lotki tam te dwie zrzucają, takie słabłe. Bo tam wczoraj, jak się zdenerwowałem na nich, chciałem ich jeszcze raz tłuc, ale patrzę, wyszwanczka, to normalnie brakuje jej piór na końcach skrzydeł. Jakby jej ktoś powyrywał, mówię, nie, to nie będę się na nich wyżywał. No trochę odeszły, ale to coś, no nie na wysokości dzisiaj. Ale nie narzekam, nie narzekam. Daleki jestem od tego. Nie wiem, czy to słońce, może ciepło. Ale mówię, gołębie to są normalnie ciężko. To nie to, że dziecko powie, tato głodny jestem, albo tato mam ochotę na maka. A tutaj hodowca musi się sam domyślać, co im potrzeba. O co chodzi. A tak, i ten bocian, co tu lata teraz, to widać, jakie ma dziury w skrzydłach. A górą coś przyszło, coś docięło. O, tutaj. Witam, dzisiaj sobota, poranny oblot, ale rano, to jest każdy hu na swój strój chodzi. Po prostu te poranne ganianie to wygląda koszmarnie. Dzisiaj to tylko na dwie kubki, ale potrafią się po prostu porozwalać po całym niebie. Nie wiem, czym to się ma. O, świeża blowinderka. Próbuje chodzić, ale nie głupi gołąb, nigdzie nie siada. Wraca do domu. Rozchodzi się. Rozlatam ją. Każdy gołąb da się rozlatać, jak się nie da złapać, nie? O. Nie wiem, czym to się ma za rano. Chyba tak mi cudownie chodziły te gołębie przez dwa dni. Dwa czy trzy. Później dwa dni słabo, a dzisiaj zobaczymy później, bo, ale wiecie co?
Chyba zaczęły więcej jeść, a ja im miarkę za małą daję, bo zawsze rano, jak przychodziłem, to było coś w żerniku. A wczoraj już po południu nie było nic, im dosypywałem. A dzisiaj przyszedłem i jest puściutko. A moje bociany, no ja lubię dać gołębiom dobrze jeść, znaczy dobrze, no. Zawsze, żeby miały oporowo żarcia w żernikach. Więc one na głód reagują zaraz. Nie wiem, coś mi się z telefonem robi, tam się wyłącza nagrywanie. O, zobaczcie, zaraz będzie pełne niebo. Nie wiem, co tutaj mi jest rano. Ale tam, nie denerwuję się tam. Znaczy nie tak ma być, tylko że jak ono tak pojedynczo chodzi, to zaraz, o, zobaczcie. Już są trzy kupeczki. Zaraz będzie całe niebo pewnie. Wielu ludzi chorują, na szczęście odpukać w niemalowaną stodołę u mnie jest ok. I niech tak zostanie. Kupiłem ten metal na zaciąg, kupiony już jest, leży, to kwestia spawania. Nie wiem, może dzisiaj przyjdzie brat. No i wyłącza mi się, no. Coś to nagrywanie, nie wiem. Już drugi raz samo, o, zobaczcie. Eleganckie chodzenie. A, no i to jest plan taki, że uspawamy zaciąg, przyniosę bociany. Bociany się przyzwyczają. I wtedy się puści lot drugi. A drugi lot już jest zakupiony. Już siedzi 2-3 dni. Mogę zdradzić, że no 80 sztuk jest na razie. Nie dużo, ale do żarcia sporo. Od moich jest ze 150 plus 80. A, no i czekajcie, przyleciał tak. Brata młody Budapeszt lata. Zaraz tutaj jest na pierwszym planie taka bieda, ale to chodzi w gołębiach. I od pana Janka ciemny, grochowy przyleciał, też niełapany, oba latają już któryś dzień. No, śliny nie było, bo w ścinie mogą przeskoczyć z powrotem gdzieś tam, ale na razie wganiają, nie odcinają, trzymają się. Powiem wam tak, bociany chodzą dobrze, chodziły dobrze, ale tak jak patrzę na nich, to tak jakieś, nie wiem, niedożywione chyba. Dobra. Idę im posypać rzepaczku, no bo wiecie, komendy, rytuały, to wszystko musi być za każdym razem. Taka forma nauki gołębia, utrwalanie rytuałów, syczenie, fiukanie, to wszystko ma na celu wpojenie ich, im tych komend. Rzepak posypany, zaraz im dam normalnego jedzenia, no bo wyjedzone mają. Musiałbym zwiększyć dawkę, może przez to, że się zimniej zrobiło, chłodniej, to i zaczęły więcej jeść. Muszę wolierę zamykać, bo kury mi tam wchodzą. Jak się przeniosę na swoją działkę i posesję, to się problem z kurami skończy. Dobra, idę po karmie. No ewidentnie są głodne, dlatego nie chodzą. Oni tak chodzą pode mnie pod nogi, a ja tam nie preferuję głodnych gołębi. Jak są najedzone, to mają myśleć o lataniu, a nie o jedzeniu. Dobra, sypię. Teraz przed domkiem zrobiony. Widok na budę jest, ale zobaczcie, jakie mam tu widoki. I tak prawie codziennie chodzą sarenki. Gołębnik jest. Nic więcej nie robiłem, bo rozejąłem się tutaj tarasem swoim.
że teraz ważniejsze narzędzia są, zaraz biorę się, bo schodki mam jeszcze do zrobienia, schodek do kończenia, wczoraj do nocy robiłem. Się nie mogę doczekać, aż przyniosę tutaj gołębie, żeby mieć je na oczach, u siebie, bez kur. Jeszcze raz sarenkę wam zbliżę. Dzisiaj jest tylko jedna, a zawsze są dwie. Gdzie jesteś? Na przybliżeniu maksymalnym to... O! Jest. I niech je. Dobra, panowie. Co nagrałem, to wam wstawię. Na początku filmu prawdopodobnie będzie ten... to jak chodziły bociany. Jak mówiłem, było super. Teraz biorę się za robotę, wstawiam wam film. Kończę teraz, bo jeszcze muszę go pomalować, wyszlifować. Także miłego weekendziku. Pozdrawiam wszystkich.